Witamy Was w kolejnym odcinku Blog Makijaż. Przygotowałyśmy dla Was dzisiaj propozycję makijażu z akcentem na skórę, a z racji tego, że mamy lato, to pokażemy Wam kilka alternatywnych produktów do makijażu cery. No właśnie, a skoro mamy wakacje, to nasza skóra też potrzebuje odpoczynku. Wszystkie użyte produkty przez nas będą lekkie i świeże. No i w zależności od tego, jaki macie typ skóry, czy taki jak ja, mieszany, to możecie użyć suchych produktów. Jeżeli macie skórę normalną bądź suchą, tak jak w moim przypadku, to możemy użyć produktów na mokro w konsystencji kremowej lub płynnej. To co, zaczynamy. I nasz makijaż zaczniemy sobie od przygotowania skóry pod okiem. Wybrałyśmy jednomyślnie produkt CC od Herboriana. To jest produkt, który zawiera też filtr przeciwsłoneczny. Jest to dosyć wyjątkowe w produktach pod oczy, ale faktycznie się zdarza. Ja wybrałam ten produkt ze względu na to, że od dłuższego czasu zastępuje mi korektor. Więc jeżeli chcemy, żeby skóra pod okiem faktycznie odpoczęła, to jest bardzo fajne rozwiązanie. To przechodzimy sobie do makijażu cery. Ja wybrałam dzisiaj podkład w formie kompaktu, prasowany. Myślę, że to jest też świetne rozwiązanie na lato, że nie musimy nakładać kolejnej warstwy produktu, tylko mamy produkt wielofunkcyjny, który spełnia funkcję i podkładu, i pudru. A ja wybrałam dzisiaj produkt Vitali Belaty Beauty Blur. Jest to produkt, który nam fajnie ujednolici cerę, przy tym przepięknie pozrości koloryt naszej opalenizny, oczywiście z wakacji, i pięknie rozświetli cerę. I aplikuję go dłońmi. Jestem bardzo ciekawa, jak on wygląda, bo przepięknie daje efekt takiego rozświetlenia na dłoni, jak go sobie testowałam. Przechodzimy do rozświetlenia chyba, nie? Tak. Bo ty, tak jak i ja, lubisz aplikować w pierwszej kolejności rozświetlacz. Dokładnie. Obie z Julką nałożyłyśmy już rozświetlacz. Oprócz standardowo kości policzkowych nałożyłyśmy też na łuk brwiowy, w kącik oka, na łuk kupidyna i delikatnie w okolice czoła. I co? Możemy chyba przejść do konturowania. Ja wybrałam dzisiaj produkt kremowy. Jest mega fajny, bardzo ładnie przybrązawia skórę. Przy okazji jest bardzo łatwy w aplikacji i wygląda świetnie. On jest fajny, bo nie ma takiego koloru typowo konturującego, tylko można go stosować tak samodzielnie. Daje efekt po prostu takiej muśniętej skóry słońcem. Też go lubię. Ja wybrałam bronzer z Fenty, również w matowym wykończeniu, tak jak i puder. I on ma właśnie bardzo podobny odcień do tego twojego sztyftu. Po przebrązowieniu się przepora na odrobinę różu. W moim przypadku będzie to paleta kremowych produktów, w których możemy zobaczyć róże, jak również rozświetlacz. Jest to paletka bardzo wielofunkcyjna, ponieważ może być też do oczu, jak i do ciała. Ja ci użyję tych dwóch produktów, które zmieszam razem i nałożę palcami, bo założeniem też całej marki NARS jest aplikowanie produktów dłońmi. Ja wybrałam dzisiaj róż od marki Becca, jeden z moich ulubionych odcieni, ale często niedoceniany, więc nie wiem, czy ty, Kinga, lubisz takie odcienie różu aplikować sobie właśnie w pomarańczowym pigmencie? W mojej kosmetyczce głównie jest, przeważa bruskwinia i pomarańcz, także ja jestem ogromną fanką takich kolorów. A co do tej twojej palety, to powiem ci, że to jest rewelacyjny pomysł właśnie na wakacje, żeby ze sobą zabrać jeden produkt i możemy właśnie stosować go na wiele sposobów, także zaoszczędzamy zdecydowanie w kosmetyczce miejsce. Makijaż skóry skończony, więc przejdziemy teraz do bardzo szybkiego i łatwego makijażu oka, ale myślę, że zgodzisz się ze mną, że mimo wszystko będzie efektowny. Bardzo. Ja wybrałam z marki Hourglass taki cień w formie pigmentu, takiego sprasowanego. Ja wybrałam produkt kremowy, to jest akurat cień w płynie z marki Smashbox. Wybrałam go, ponieważ ma też formułę wodoodporną, co też bardzo fajnie nam pomoże przy takich temperaturach, zwłaszcza na powiece. I ja aplikuję bezpośrednio z opakowania. Ja nałożę delikatną ilość na całą powiekę, a troszeczkę wzmocnię ten efekt błysku na centralnej części. Ja nabieram teraz odrobinę cienia na pędzelek precyzyjny i nałożę go na dolną linię rzęs. To jest bardzo fajny pomysł. Ja zrobię to samo, z tym, że nie nałożę na całą powiekę, a tylko w wewnętrznym kąciku.
To teraz wystarczy wytuszować rzęsy. Ze względu na okres wakacyjny ja wybrałam mini tusz z marki Benefit, który świetnie sprawdzi się w walizce na wyjazd. Ja postawiłam na nowość marki Too Faced, tusz, który jest bardzo pogrubiający. Z racji tego, że mój makijaż jest cały świetlisty, jużorskich produktów mokrych o konsystencji kremowej lub płynnej, dopełnię ten makijaż błyszczykiem, który jeszcze uzupełni ten blask i pięknie podkreśli usta. Ty masz na skórze akcent w postaci rozświetlenia. U mnie ta skóra jest troszeczkę na drugim planie, więc postanowiłam stworzyć efekt tego makijażu za pomocą pomadki i dlatego użyję bardziej intensywnego koloru, który idealnie pasuje do różu, który wcześniej zaaplikowałam. Postanowiłam uzupełnić ten makijaż też o efekt na ciele i to jest jeden z moich ulubionych produktów w sezonie letnim, w momencie jak jeszcze nie jestem opalona, a już chciałabym nosić ubrania, które odsłaniają trochę ciała, więc wykorzystam Body Blur oraz oczywiście zaaplikuję rękawicą, żeby stworzyć taki efekt bardzo naturalny na skórze. A ty masz jakiś fajny gadżet z tego, co widzę, do tak, wykorzystania też? Mam bardzo fajny gadżet, też nowość. Jest to żel, który jest przezroczysty, ale ma złotą drobinę. Jest to produkt, który możemy zaaplikować na włosy, na ciało, na twarz. Taki faktycznie bardzo rozświetlający. Nałożę go właśnie w końcówki włosów. Super to wygląda. A powiedz mi, jeżeli jest taki upał, to ci się w ogóle nie zatrze? Ze skóry? Nie, właśnie to idealnie się utrzymuje. Powiem ci szczerze, że nic nie czuć, jakbym cokolwiek miała na skórze. A mam taką klientkę, która jest fanką tego produktu i mówi, że to jest jedyny bronzer, jakiego może używać, a ma samochód z białą skórą wewnątrz. I mówi, że nic jej się nie odbija na tapicerce. Także zdecydowanie polecam, nawet na te najbardziej gorące dni. I na zakończenie naszego letniego makijażu wykończymy sobie wszystko mgiełką, która przepięknie pachnie. Jest mgiełką odświeżającą, nawilżającą, więc też super się sprawdzi. Właśnie widziałam ten produkt, ale jeszcze go nie testowałam, także z chęcią wypróbuję. Dobrze. I jak ci się podoba zapach? Boski. Też go bardzo lubię. Czuć wakacje. Dokładnie, lato trwa dalej, więc my czekamy na Wasze propozycje kolejnych makijaży letnich. Piszcie koniecznie w komentarzach na inspiracje dla nas na kolejne filmiki. I nie zapomnijcie dać nam kciuka w górę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.